walczyć z Honorem. Każdą rzecz, myślę, jest odpowiedzialna inna osoba. Czy nam się coś pokić koło? Of course. Nie ten Herzen się przechwytuje. A to interesujące. Ile tu mamy druida? Okej. Okay. A to jest dosyć dziwne. Powiem wam szczerze, że to jest dosyć dziwne. Tutaj musimy sobie ustawić to. Jednak streamowanie z tego, z jednego komputera jest dosyć uciążliwe. Okej. Okay. Tu mamy wszystko tip-top. Jeszcze tylko sobie musimy tutaj wejść do drugiego kolegi. A na drugim tym już nie musimy. Okej. Okay. Zerknijmy, czy wszystko się zgadza. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. I jeszcze sprawdzimy, bo ostatnio były małe problemy. Tu jest logopeda, to są deki logopedy, tak. Tak. To są deki woby. Więc myślę, że wszystko jest tip-top. Chociaż jeszcze ostatni raz. Okej, okay, myślę, moi drodzy, że możemy zaczynać. Gdyż wszystko wygląda na gotowe. Czemu zawodnicy nie grają? Nie piszą, więc pewnie się zastanawiają. Pierwszy dzisiejszy półfinał, Woba kontra Logopeda. Woba na początek wybrał sobie midrange druida, natomiast Logopeda sekret Paladyna. Wszyscy wiemy, że sekret Paladyn skuteczny jest, każdy go przecież lubi. W związku z czym jestem pewien, że każdy z was zna ten deck. Bo nie trudno go spotkać na rankerach, nawet w pewnym momencie na pierwszej randze było 51,32% sekret Paladynów. Znaczy Paladynów w sumie, nie sekret Paladynów. Więc jest ciekawie. Logopeda spokojnie w pierwszej turze sobie skoinował Haunted Creeper. A i to jest fajne zagranie, bo w drugiej spokojnie nożownika można zagrać, rozbić tego Haunted Creepera i nożownik dzięki temu strzeli dwukrotnie. Natomiast w tym wypadku raczej bym się tego nie spodziewał. Poza tym Shielded Minibot, Kiperka i Werbunek. No, po stronie Logopedy zdecydowanie mocne rozdanie. U Woby też nie jest tak źle. Jest Raw, jest Swipe, jest Kiper, Shredder. To są zdecydowanie karty dobre na te pierwsze cztery tury. Natomiast przydałaby się jeszcze jakaś kreaturka, którą można by na przykład w trzeciej turze zagrać. No bo tutaj nic z tego nie może zostać zagrane. O ile jest dobre, no to też w jakimś tam stopniu wymaga odpowiedniej sytuacji na bordzie. Zastanówmy się, co tutaj Woba może zrobić. Myślę, że rozbicie tych pająków, czyli follow-up z poprzedniej tury, byłby całkiem dobry. W kolejnej turze można zagrać swipe'a, zabić pająki, jakąś kreaturę i zbić Divine Shielda prawdopodobnie na tym Shielded Minibocie. Mi się osobiście to zagranie najbardziej podoba. Aczkolwiek troszkę Woba jest tutaj w niezbyt komfortowej sytuacji. Brakuje w poprzedniej czy w tej turze jakiejś kreatury. O proszę, jakie te napisy wyskakują. Jakieś kreatury do zagrania i to może być trochę problematyczne. Zobaczymy, jak to będzie chciał ugryźć. Jeżeli Logopeda zagrałby Werbunek w tej turze, w co raczej nie wierzę osobiście, no to ten swipik byłby całkiem dobry. Więc tutaj wszystko zależy na to, od tego, na co zawodnicy się zdecydują. Zobaczmy, Hero Power zagrane i atak w Divine Shielda jednak. Czyli Woba tutaj tego Shielded Minibota chce pocisnąć. No jest Trybomłot, to jest dosyć mocne zagranie, bo swipe nie będzie aż tak bolesny dla Logopedy. Werbunek jest wymarzoną, myślę, sytuacją dla Woby, bo ten swipe wtedy by naprawdę pokarał. Ale podejrzewam, że Logopeda jest na tyle doświadczonym graczem, że nie wystawi się na swipe'a. Nożownik plus powierniczka tajemnic, to nie wydaje się złe też, bo wszystkie te kreatury poza pająkami będą miały dwa życia, więc ten swipe nie zabija całego stołu. No i na końcu mamy Trybomłot, który też jest całkiem spoko zagraniem, chociaż troszkę w pewnym sensie blokuje True Silvera w kolejnych turach. Bo, znaczy może nie tyle co blokuje, co wtedy w kolejnej turze ten Trybomłot troszkę traci. No i pojawiają się dwie kreatury po 2 HP każda. No i tutaj już dla Woby jest to jakiś problem. Jest drugi Force of Nature, ale to dopiero za dwie tury, więc tutaj nie ma mowy o tym. A przydałoby się, jeżeli Woba miałby teraz na przykład Innervate'a, zagranie siły natury, żeby zabić te trzy kreatury, wydaje się być całkiem słodkie. Podświetlony gniew. Zabicie kreatury plus Hero Power. Nie najgorsze. Nie najgorsze zagranie. Ewentualnie z gniewu za jeden punkt obrażeń, dobranie karty i Hero Powerem dobicie tego nożownika.
też w jakiś sposób wchodzi w grę, tylko nie jestem pewien, czy taki lekki grid mode tutaj nie byłby dla Woby zagraniem, które przegra mu grę. W związku z tym, tak jak widzimy, decyduje się zabić nożownika, dograć, znaczy użyć Hero Power i zabić te pająki. No i teraz ma całkiem fajny, całkiem dobry stół na swipe'a. Trybomłot. No trybomłot tutaj troszkę może popsuć tego swipe'ika, bo w tym momencie swipe no nie robi aż tak dużo. Jeszcze jest odkupienie. Sekretki perka urośnie. Jakaś kreatura się wskrzesi. W tym wypadku pierwsza kreatura, która pojawiła się na stole, to Shielded Minibot. Gdyby wszystkie kreatury w jednym momencie zginęły, więc tutaj troszkę logopeda wypracował sobie bardzo fajną sytuację. I teraz pytanie do Woby, czy woli tutaj zagrać Belchera czy Swipe'a? Swipe nie jest taki fajny, jakby się wydawało. Niby zabije sekretki perkę, jednego pająka, zrani Shielded Minibota, zbije Divine Shielda, a tak naprawdę nie jest dużo. Teraz kwestia jeszcze jest kwestia tego, co wskrzesi, a wskrzesi sekretki perkę, jeżeli się nie mylę. Więc to nie jest taki super mega mocny swipe. No ale troszkę, wiadomo, logopedzie plany będzie w stanie popsuć. A natomiast Belcher, no tutaj zdecydowanie może to być ciekawsze zagranie, bo mimo wszystko te 7 HP łącznie może troszkę logopedzie pokrzyżować plany. Jak on może tego Belchera ściągnąć? True Silver, pająk. No jest tutaj możliwość. Może sobie na przykład zagrać True Silverka, zaatakować za czwóreczkę, dobić tym pająkiem, tego małego dobić tym, tylko że wtedy jest wystawiony na swipe'a i to będzie go bolało. Inną opcją jest poświęcić Shielded Minibota, Divine Shielda, atak bronią, dobić tą babeczką gluta małego i wtedy zostaje 1-1 taunt, 1-1 i 2-2, ale to też jest wystawienie na swipe'a, więc tutaj widzimy tutaj zagranie True Silver Championa i poświęcenie tego pająka bez Divine Shielda. To jest całkiem sprytne, bo teraz po ewentualnym swipe'ie ten pająk dalej żyje. No i zobaczymy, czy doczekamy się swipe'a, czy może jednak jakieś inne zagranie. Jest jeszcze mana na Hero Power, to też byłoby nie najgorsze. Druid of the Claw. No tak troszkę. Mesh. Wydaje mi się, że znając te sekrety, wiedząc, że tutaj mamy odkupienie, a tutaj mamy szlachetne poświęcenie, najlepszym zagraniem byłoby Hero Power, striggerowanie tego szlachetnego poświęcenia, odkupienia, swipe w sekret kiperkę, wtedy zostaje tylko 2-1 i 1-1 na stole plus True Silver. No, problemem może być mała ilość życia u druida. Więc no nie jest to na pewno prosta decyzja. Siła natury, czy tutaj coś robi? Raczej nie bardzo, nie? Bo niby stworzy się parę kreaturek, ale te kreatury, jedna rozbije się o Noble Sacrifice'a, jedna o Divine Shielda i trzecia zabije kreaturę, więc to jest mały value. Raczej, więc tutaj widzimy swipe'a, zamaszysty cios. Sekret kiperkę wycelowany, zostają dwie kreaturki. No, to jest zdecydowanie dobry top deck. Logopeda będzie tutaj w stanie nadrobić brak kart na ręce i to dosyć skutecznie. Dobrze, tych kart 6. No, co myślę, że może dać mu wygraną w tym wypadku. Bo draw 6 kart w 6 turze, mając 0 na ręce. Jest pretendent, Dark Królów, konsekracja, Shielded Minibot, strażniczka i rozjemca. No, mamy pełen komplecie kart. Brakuje tylko Booma i Tyriona. Drugiego swipe'a u Wobo nie widać. Sposobu na pozbycie się tych tokenów. A może jednak. A może jednak jest i swipe. Stop deku, bo stop deku, ale jest. No, na nieszczęście dla Wobo nie jest w stanie dograć do stołu i to może być problemem. Myślę, że od logopedy teraz zobaczymy tajemniczego pretendenta. Czy może jednak Shielded Minibot i Shredder? Czy może Hero Power i Dark Królów? Czy może Hero Power i... Nie, jednak pretendenta nie ma. Logopeda woli zagrać dwie kreatury. W sumie poniekąd jest to zrozumiałe, bo gdyby Woba zaatakował Hero Powerem, striggerowałby Noble Sacrifice'a, Avenge'a, Mycelius Challenger ginie od Big Game Huntera, a zostaje 2-1 na stole, który raczej...
zostałby przy życiu, przynajmniej patrząc na rękę Woby. Więc jest tak najbardziej spoko. A zawsze Challengera można wcisnąć w turę później. Natomiast w tym momencie, z tego co widzę, to logopeda ma Lital, wystarczy Miśka zmienić w 3x3 strażniczką, Shielded Nibotowi dać Dar Królów, Taunta zabić Shredderem i Shielded Nibot 6x6 wbija się w twarz. Więc póki co logopeda prawdopodobnie obejmuje prowadzenie 1-0. Myślę, że tak. Myślę, że również widzi tą opcję. No tutaj nawet można tagi tym, przy tym maluchem, a Shredderem w face'a. Jasne, jak najbardziej. I tym samym logopeda wygrywa 1-0. Pierwszą grę oczywiście. Przecież wygrywa pierwszą grę. I obejmuje prowadzenie 1-0. Hopla. Okej, okay, i czekamy na kolejną giereczkę. A ja sobie póki co zerknę, czy wszystko gra. Tak, już widzicie moją twarz. Już widzicie moją twarz i tu widzicie moją twarz. Jejku, wszyscy widzą moją twarz. Ojej, dobra, może śpiewanie dzisiaj odłożymy na bok. Wydaje mi się to dobrym pomysłem. A my powoli przechodzimy do gry numer 2. Jeszcze sobie zerknę tylko, czy u mnie hościk działa. Działa jak najbardziej, więc wszystko jest w porządku. To mi się to mogę wyłączyć. Dokładnie. Dobra. Gul'dan kontra Gul'dan dobiegł do mych uszu. Czyli pojedynek dwóch Warlocków. Natomiast Woba gra Zolokiem, a logopeda Renolokiem, więc będziemy mieli powiedzmy taki pojedynek, znaczy w sumie to demon Zolokiem bardziej. Taki pojedynek. Nie powiedziałbym, że agro, bo ten Demon Zolok to raczej taki midrange, coś w tym stylu. A Renolog to oczywiście w pełni kontrola. Chociaż czasem Renolog ma dosyć agresywne rozdania, więc też nie należy z góry nastawiać się na to, że jest to kontrola. Bo jeżeli zagramy w pierwszej tusze zombiaka, w drugiej Dark Pedrela, Pedlera, w trzeciej Imgang Bossa, w czwartej Shreddera, w piątej na przykład Feugena czy Stalaga, w szóstej Emperora, Sylwane, no to nie jest to do końca taki kontrol. Można wytworzyć fajną agresję tym. Zerknijmy na rozdania logopeda, który póki co prowadzi. Rozdanko takie sobie średnie. No, nie ma nic do czwartej tury póki co na ręce, więc te pierwsze trzy tury prawdopodobnie skończą się dobieraniem kart. U Woby też bez rewelacji, aczkolwiek jest sierżant, jest pedler, sowka jakaś, herald pustki. Więc jak najbardziej jest tutaj co robić. Natomiast Woba nie decyduje się użyć coina. Pewnie chce go zostawić albo na obrońcę Argusa, albo na tego Herolda Pustki. A u logopedy dalej nic za 2 czy 3 many, w związku z czym no myślę, że tutaj moc krwi Hero Power zostanie zagrane. W sumie to powinienem powiedzieć, że zostaje zagrane, bo już to widziałem, jak mówiłem. Ale najpierw o tym pomyślałem, później zobaczyłem i tak jeszcze stare myśli mi się przyrzątały po głowie. Dokładnie tak. Mroczny handlarz. Zobaczymy, co z mrocznego handlarza się tutaj pojawi. Znachor płomiennych okrik i uczestnik turnieju, czyli za 1-2-1 heal za 2, za 1-2-1 taunt oraz za 1-3-2 i 3 damage'u na twarz. Ten płomienny okrik wydaje się być najbardziej sensowny, aczkolwiek Woba bierze uczestnika turnieju. To jest dosyć ciekawe. Może nie chcę tracić HP. Okej. Okay. Trzecia tura przed nami. Czy Woba wreszcie użyje tego coina? Myślę, że teraz jest odpowiednia pora na tego Herolda. Herold może przyzwać Mal'Ganisa albo Dunguarda, w związku z czym nie ma co czekać. Pojawia się i on na stole. I czy logopeda ma jakąkolwiek odpowiedź na to? No jest Shredder. Not bad. Nie najgorsza odpowiedź. Ale u Woby jest Kochlikoza. To może trochę kusić. Ja bym się tutaj zastanowił, czy nie rozbić. Znaczy, umówmy się, rozbicie Herolda Pustki, tak? Tak ty się, gościu, nazywasz? Tak, Herolda Pustki. Czasem kusi, ale fajnie jest też po jakimś AOE od przeciwnika wyciągnąć jakiegoś demona z ręki na stół. Więc tutaj nie spodziewałbym się, żeby to rozbicie miało takie super szybkie. Znaczy, nie powstało tak szybko.
Natomiast co WOBA może zrobić? Jest Argus, możliwość zabicia Shreddera Darkpedlerem, jest Hochlikoza, jest Grubianski Sierżant, jest troszkę tych opcji, można nawet kartę dobrać, można wyciszyć tego Shreddera, chociaż pewnie ten Silence pójdzie na jakąś Sylwanę, Emperora, Belchera, a niekoniecznie na Shreddera. Jest za 3 trafienie i jest totem 0 na 3, w związku z czym dla WOBY RNG ułożyło się w tym wypadku w 100% dobrze, nie stracił żadnej kreatury, nawet jednego życia na swoich kreaturach, aby bez większych problemów sobie z tym Shredderem poradzić. Znaczy też był w stanie. Od logopedy Belcherek. No na Belchera to ja tutaj widzę kilka opcji. Począwszy od Argusa poprzez Grubianskiego Sierżanta, a koncem na Sowie. Wszystko wydaje się być w miarę sensowne. Tą Sówkę na co może WOBA chcieć zatrzymać? Na Sylwanę, na jakieś większe taunty. Być może na jakiegoś Malganisa, jest troszkę targetów, więc może się z tym nie spieszyć. Póki co widzimy, że myślę o Grubianskim Sierżancie, który no w tym wypadku daje radę, bo z impami zabija większego Belchera, później Darkpedrel tego mniejszego, chociaż do tego chcę użyć Herolda. Okej, okay, no w takim wypadku, jeżeli pojawi się Hellfire na przykład, to wtedy ten Herold Pustki zostanie zabity i przyzwie na stół jakiegoś koksika, jak na przykład Malganis, który no przy czterech pozostałych demonach miałby całkiem spore value, gdyby teraz szedł na stół. I tak naprawdę, czy tutaj jest możliwość Litala w kolejnej turze? Raczej nie. Chociaż teraz, jak ta Sylwana się pojawi, tylko który Devrattle striggeruje się pierwszy? Najpierw striggeruje się Devrattle Herolda Pustki, więc jeżeli... Ale chwilę... Przecież Sylwana nie zginiesz. To jest Lital. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus 8 to jest 13. Ja tu widzę Lital. Albo nie widzę. Nie widzę, bo braknie miejsca. Bo jeżeli teraz Herold się rozbije, to... Przyjrzyjmy się. Jeżeli Herold teraz się rozbije, to te kreatury z Malganisa będą 3, 3, 3, 3, 3, 3. To jest 9. To będzie miało 4, to jest 13 i tutaj mamy 17. Można by spokojnie dograć Argus Defendera i wtedy byłoby równe 19. Natomiast problem jest taki, że po rozbiciu Herolda Pustki o Sylwanę i przepraszam, jeszcze jest Dunguard. Ale właśnie. Dobra, miesza z tym. MKR-owe rozkminy. Jak zawsze na propsie, tylko gdzieś mi się coś pomyrdało. A więc nie ma tutaj żadnego little damage'u. Natomiast myślę, że tutaj od logopedy zobaczymy Reno. No bo chyba jeżeli nie będzie Reno, to chyba będzie śmierć. Nie ma tutaj patrzeć. No wyscanie duszy Malganisa, no spoko, ale i tak śmierć. Więc myślę, że Rino, Balerino może się w stół teraz włożyć, bo innej opcji, no, tutaj raczej nie ma. Tak sobie myślę. Logopeda ma na kolejną turę wypaczoną otchłań. Wypaczenie otchłań, wypaczoną otchłań. Tak, dokładnie o to mi chodziło. Wypaczoną otchłań, w związku z czym będzie w stanie ten stół ogarnąć, tylko pytanie, czy teraz nie zginie. Jest 9 plus 9, 18, 22, 22, 22, 24. No teraz jest Lital. Teraz jestem tego w staw 100% pewien. Dunguard jest 37 obrażeń. Albo 32. 9 plus 9, 18, 20, 24 plus 37. Jeszcze WOBA przeliczył wszystko na wszelki wypadek. No i myślę tutaj Facino, Agrolino. Jeżeli się nie pomyliśmy w obliczeniach wspólnie z kolegą, to jest GG i doprowadzenie do wyniku 1 do 1. Opla. 1-1. I deck WOBY numer 1 skreślony z listy. Ok. Okej. No i moi drodzy, przechodzimy powolutku do giereczki numer 3. Giereczce numer 3. Zawodnicy mają do wyboru jeszcze Midrange Druida i Patron Warriora ze strony WOBY oraz Midrange Druida i Renoloka po raz kolejny ze strony Logopedy. Zobaczymy, jaki tym razem czeka nas pojedynek, a ja pozwolę sobie
napić się wody. Ach. I możemy gadać dalej. O, czeka nas pasjonujący pojedynek dwóch midrange druidów. Zobaczmy, jak tutaj wygląda rozdanie. No, u logopedy póki co cała ręka do wymiany. Big Game Huntera teoretycznie można by zostawić, gdyby logopeda obawiał się Innervate'a i Dr. Booma w trzeciej turze. U Woby jest gwałtowny wzrost, ochydziarz plus orzeźwienie. Nie wygląda tragicznie. To też Woba decyduje się wymienić tylko Lowteba i dobiera w jego miejsce Emperora. I to jest całkiem fajna karta, myślę. Zróbmy sobie tak. To jest całkiem fajna karta, bo w drugiej turze może zostać zagrany gwałtowny wzrost, w trzeciej 4 many, Innervate, Emperor i mamy w trzecioturową kreaturę 5/5, która daje manę. No. Chociaż tak patrzę teraz na rozdanie logopedy, to tutaj będziemy mieli w czwartej turze, w trzeciej turze będzie 4 many, 5 czy 7. W czwartej turze kreaturę 8/8, która strzela pociskami za 8. No więc interesujący mecz się szykuje. Jest Emperor zagrany. I teraz pytanie, czy logopeda będzie chciał przygrdzić, jakkolwiek by to nie brzmiało. Czy będzie wolał tego Emperora zabić? No z tego co widzimy, szykuje się raczej do zabicia. Podświetlone orzeźwienie. No ma tutaj kilka sposobów. Jest Swipe z Hero Powerem, jest Druid of the Claw, ale raczej tutaj Swipe zostanie zagrany. No i ten 8-8 stworek strzelający pociskami po 8 nie zostanie zagrany aż tak szybko. Co najwyżej w tym momencie w szóstej turze, czyli jeszcze trochę czasu do tego minie. U Woby na ręce pojawia się teraz jakaś fajna kreaturka za 5. Jest Druid of the Claw. No myślę, że tutaj jest perfekcyjnie zrobione z jego strony. Druid of the Claw w tym momencie wydaje się być bardzo spoko. Kwestia tego, czy zagrać agresywnie w formie szarży, czy może defensywnie w formie taunta. Szarża myślę, że spotkałaby się z Druid of the Clawem po stronie logopedy. I zdarzyliby się, dwie panterki by się zdarzyły. A w formie misia no jest to dla logopedy jakiś tam problem. Chociaż też nie taki duży, bo ma Force of Nature, więc w miarę szybko jest w stanie gościa skasować jedną kartą w dodatku. No i czy Woba teraz będzie chciał zagrać Starożytnego Wojny? Jest combo na ręce, no to combo jeszcze dwóch tur potrzebuje, ale przy odrobinie, kurde szczęścia, kto wie, może szybki kill z komba, chociaż chwilę, nawet jak byłyby obydwa tamuty zagrane i nawet jakby przeżyły, to chyba mimo wszystko jest za mało, nie? 26, 14 combo plus 9 plus 4 to jest 13, 20, plus 14, 27, a nie, to starczy. Plus jeszcze Woba ma ochyciarza w kolejnej turze, który może troszkę udupić spelem logopedy. W związku z czym, kto wie, co tutaj zobaczymy. No meczek naprawdę, powiem wam, że jeżeli chodzi o bójkę dwóch midrange druidów, to jeden z najciekawszych, jaki miałem okazję w życiu widzieć. I co dalej? Jest ochyciarz. No, ochyciarz. Ochydziarz raczej jeszcze nie na tą turę. Przynajmniej jeżeli chodzi o zagranie takie pod tytułem zablokuję ci spele, żebyś mnie tutaj nie zabił. To jeszcze nie w tym momencie, chyba że logopeda... No, nie wydaje mi się, żeby tutaj ten ochydziarz miał jakąkolwiek wartość. Teoretycznie gdyby logopeda bał się tego, że całe combo było przy Emperorze na ręce, to może i by to miało sens. Ale nie, raczej nie, raczej nie. Raczej bym go widział w kolejnej turze, no tylko że ja akurat mam tą dobrą sytuację, że widzę co Wobo ma na ręce, więc mogę sobie gadać. Jak logopeda będzie chciał się tych tamtów pozbyć, bo to jest dosyć spory problem u niego. Może oczywiście Ancient of War'a wyciszyć, ale to wyciszenie co mu daje? Tak na dobrą sprawę nic, poza wbiciem 5 obrażeń w to drzewo. Jest Silence na... A nie, jest przepraszam, kill na miśku i zostaje sam starożytny, ale jeżeli teraz Woba zagra ochydziarza, no zobaczymy, czy zdecyduje się na ochydziarza, bo może bez problemu zabić sobie tego tamta 4-2 tym swoim starożytnym, czy też drzewcem. Zablokować spele i w kolejnej turze, no logopeda ma niby bloka, ma ochydziarza. Jakby zagrał ochydziarza, to Woba nie byłby w stanie komba zagrać.
Ale widzimy, że i tak Woba nie decyduje się na... chociaż decyduje się na Ancient of Lore'a. I czy to coś zmieni? No to zmieni tyle, że Logopeda jest w stanie zagrać Coina i Ragnarosa. No i teraz pytanie, czy Ragnaros trafi w którąkolwiek z kreatur? Trafi. Więc Litala raczej nie ma, bo jest 21, tak? Dobrze liczę? Combo to jest 14 plus 5 plus 2 to jest 14 plus 7, 21, tak. Więc brakuje troszkę obrażeń. No a przed Wobą teraz stoi szanowny pan Ragnaros the Fire Lord, który no może tutaj troszkę problemów sprawić. Nie ma co. 8-8, body plus strzały za 8. Jest to problematyczne i to dosyć bardzo. Co Woba może zrobić? Combo? Combo, żeby stół wyczyścić, jest jakimś pomysłem. Ohydzias, żeby zablokować spele, plus dajmy na to Shade of Naxxramas, plus zabicie tego Keepera. To też wydaje się najgorsze. Ewentualnie Belcher, żeby po prostu mieć taunta z Shade'em i atak. Ja bym tutaj był bardziej za tym Ohydziasem, bo mimo wszystko Druid może jakieś super dużo speli nie ma, które są jakieś bardzo takie uniwersalne. Ale mimo wszystko można trochę tych speli zablokować i to mogłoby całkiem nieźle ułożyć Wobie grę, górnemu druidowi grę. Natomiast Wobo decyduje się na Taunta i Shade'a, co daje mu Lethal w następnej turze i tutaj może być problem, żeby Logopeda... Chociaż nie, jest Ancient of War dobrany przed chwilą. Jest Ohydziasz, no zobaczymy jak bardzo Logopeda boi się tego, że przeciwnik ma combo na mapce, bo... No Force of Nature zabija w tym momencie tylko jedną kreaturę i to nie jest wcale dużo. Czy tu będzie Lethal? To już jest troszkę liczenia niestety. Zastanówmy się. Logopeda ma 32 punkty zdrowia. Combo to jest 14 plus 3 i 1 to jest 4. Dobra, może będę podświetlał o czym ja mówię. Plus tak, 3, 1 to jest 4, 9 plus 15. 14 plus 15, 3 damage of, znaczy no, 3 obrażenia za mało, żeby był Lethal. Natomiast no Woba chcąc, nie chcąc musi się zająć stołem przeciwnika w tym momencie. Bo tutaj już nie ma przelewek, jest duży taunt, jest Ragnaros, no jest Keeper of the Grove, który nic zrobi, ale jest. Więc myślę, że jakieś clearowanko tego stołu byłoby wskazane, bo do kolejnej możliwości znowu Wobo może nie dożyć. Logopeda ma już pół komba na ręce, więc dobierze jeszcze Savage Rod i też ma całkiem ładne obrażenia. Jest combo zagrane i jak tutaj będą trady? Ancient of Lore na jednym punkcie zdrowia. Olinek! No proszę! Proszę, proszę, proszę. Olin, sprowadzenie Logopedy na 3 punkty HP. No i faktycznie, jeżeli teraz Logopeda nie dobierze starożytnego wiedzy, nie będzie w stanie się uleczyć, no to GG, bo u Wobo jest swipe. Żeby nie było, widziałem to wcześniej, natomiast to jest takie troszkę YOLO zagranie, bym powiedział, ale w Hearthstone czasem YOLO zagrania są bardzo, bardzo dobrymi zagraniami, bo w tym momencie, no, Logopeda tak na dobrą sprawę przegrał, nawet jeżeli zagra Ohydziasza, to i tak to mu nic nie daje, bo Wobo może zagrać w ty swipe'a za 9. Nie spodziewałem się, przyznam szczerze, myślałem, że tutaj Wobo postanowił troszkę zczyścić, ale z tego co widzimy, dosyć odważnie atak za 19 przeciwnika. No jest to sporo damage'u, musiałem sobie policzyć. A ze strony Logopedy, czyżby czyszczonko stołu? No myślę, że tutaj nic innego nie pozostało Logopedzie. Liczenie na to, że przeciwnik nie ma jak go dobić. No ale tak jak widzimy, jest zamaszysty cios na ręce Wobo. I tym samym Wobo obejmuje prowadzenie 2 do 1. Opla. Góra. Dobre zagranie. Dobre zagranie. No i zaraz, moi drodzy, przechodzimy do giereczki numer 3. Wobo ma jeszcze Warriora, natomiast u Logopedy jeszcze dwa deki, które już widzieliśmy. Przed chwilą Renoloka, aż przed chwilą Midrange Druida, wcześniej Renoloka. Zobaczymy, którym dekiem Logopeda będzie chciał
pograć w grze numer 4. Guldan kontra Garrosh. Guldanem jednak. Okej. Twoja dusza będzie. Zerknijmy sobie na karciochy. Uwobo, dwa Battle Rage, Armor Smith i Whirlwind. No bez rewelacji bym powiedział, chociaż od biedy można tym grać, ale myślę, że Wobo się na to nie zdecyduje i troszkę kart odrzuci. Logopeda już po mulliganie, jest Hellfire, to jest bardzo fajna odpowiedź na Grim Patronów, jest Mroczny Handlarz, czyli jakiś drugi drugoturowy drop oraz Ragnaros na późniejszy etap gry, więc też jak najbardziej rozdanko tip-top. Wobo odrzuca Battle Rage'a i Whirlwinda. Dobiera Inner Rage'a i Shreddera. No Shredder to jest zdecydowanie fajna karciocha. No, myślę, że rozdanka jak najbardziej spoko. Żaden z graczy raczej nie będzie płakał nadmiernie. Ze strony logopedy pojawia się Mroczny Handlarz, który, no, przyznam się szczerze, bardzo ciekawe okazy dał do wyboru. Co tu wziąć w takim wypadku? Splugawienie. Splugawienie wydaje się być ok. Fajnie działa na Płatnerza czy na Akolite Bólu, ponieważ nie triggeruje ich umiejętności, tylko je zabija, więc jak najbardziej ok. Hero Power i splugawienie na tą marną smywkę? Śmiertelny wir. Tutaj akurat jakiś super mega nie jest do zagrania w tym momencie. Splugawienie jak najbardziej i myślę, że Wobo w tym momencie Kojnik i Shredderek w stół. Albo Ukąszenie Śmierci, chociaż Ukąszenie Śmierci to bardziej w momencie, w którym po pierwsze jest jakaś kreatura u przeciwnika, po drugie Grim Patron czeka na ręce. Chociaż tutaj te Grim Patrony raczej długo nie pożyją z powodu tego piekielnego ognia. Inner Rage, żeby dobić? Nie. Bitewny Szał, żeby dobrać dwie karty. No to też jest fajne zagranie, bardzo mi się podoba. Sprawia, że Wobo pozbywa się karty, która tak na dobrą sprawę może być martwa w kolejnych turach, a dobiera dwie kolejne, które mogą być jak najbardziej przydatne. W tym wypadku broń i pirat nie wchodzą w grę, bo brakuje jednego punktu many. Broń dwójeczkę, wtedy pirat kosztuje jedyneczkę, więc to nie będzie miało miejsca. Tylko teraz pytanie, czy Wobo będzie chciał dobijać tego Dark Peddlera. Nie będzie chciał. Zostawia go na stole, Chochlikoza. No myślę tutaj ze strony logopedy zobaczymy teraz Twilight Drake'a. Całkiem spory, 4-7. No, jest się z czym mierzyć. Ukąszenie śmierci. Czyżby ukąszenie śmierci i atak tego smoka? Czy raczej Faceerino? Smoczerino, Faceerino. Nie. Po prostu atak, dogranie taunta 3-3. Z nadzieją, że ten taunt się od tego, że ten smok od tego taunta się rozbije. Natomiast tak jak widzimy, małe szanse są na to. Bardziej bym się tutaj spodziewał Mortal Coila, żeby wykorzystać tego Dark Peddlera jeszcze bardziej. Już swoje zrobił, a teraz jeszcze dokłada cegiełkę do ewentualnego zwycięstwa. Dark Peddler, Boliu. Execute. No, to jest jakiś sposób, żeby pozbyć się tego wstrętnego Twilight Drake'a. Ewentualnie, co tu jeszcze może być? Atak bronią w Imgang Bossa, Whirlwind. Whirlwind z broni. Okruty Nadzorca plus Inner Rage, to jest tu jeszcze czysty. Bo Executa oczywiście fajnie jest zostawić no coś większego niż poobijany Twilight Drake. Zobaczymy, czy Woba będzie chciał właśnie w ten sposób to rozegrać, czy będzie wolał tego Executa zużyć, czy będzie wolał nic nie zrobić z tym stołem przeciwnika. No, póki co bym tak obstawiał, że tutaj będzie zaraz koniec tury. Aczkolwiek, tak, jest koniec tury. Tura logopedy. No, na Shredderka. Chochlikoza jest. Jest to jakaś opcja. Wyssanie duszy. Nie bardzo. Sylwana też jest oczywiście jakąś opcją. Tym bardziej, że tak jak widzimy, logopeda
swoim Renault Lockiem, który no z założenia powiedzmy jest jakąś tam formą kontroli, jest dosyć agresywny w tym momencie, bo jego przeciwnik już 13 punktów HP. Aczkolwiek no w tym momencie jest troszkę sobie Woba w stanie narobić punktów armora, żeby podnieść te punkciuszki HP. Ale trzeba też myśleć o tym, żeby pozbyć się stołu przeciwnika, a ten wygląda na chwilę obecną dosyć imponująco. No i co tutaj się stanie? Która agonia, która agonia będzie pierwsza? Czy Shreddera, czy Sylwany? Shreddera, tak? Bo Shredder pojawił się wcześniej na stole, więc jeżeli Wobo miałby plan na przykład zabić tym Shredderem Imgang Bossa, po czym bronią zabić Sylwanę, to Sylwana jeszcze zdąży przyjąć drop z tego Shreddera, jeżeli się nie mylę. W związku z czym tutaj taka ciekawostka, jeżeli nie wiecie, to agonie triggerują się, czy też uruchamiają się w tej kolejności, w której kreatury pojawiły się na stole. Pierwszy był Shredder, więc najpierw pojawiłaby się kreatura ze Shreddera, dopiero później uruchomiłaby się agonia Sylwany. No i jest Patient Assassin ze Shredderka, całkiem nie najgorsza karta. Myślę, że Woba chciałby ją mieć na stole, nie ma co ukrywać. W tym momencie jej nie ma ani jeden, ani drugi gracz. Pojawia się to Armor Smith i jest całkiem sweetie. Że całkiem sweetie to jest dla logopedy oczywiście. Logopeda Dr. Boom. No, z tym już jest lekki problem. Tutaj w obie troszkę no nie podeszły te Grim Patrony. Ani w sumie żadne jakieś fajne kreaturki, żeby było czym walczyć. No i jest problem. No teoretycznie może Woba zabić sobie tego doktora Booma. Nawet ma na to dwa sposoby, bo może najpierw zagrać Cruel Taskmastera na Armor Smitha, zaatakować za 3 i bronią za 4. Albo użyć dwa wewnętrzne szały i Cruel Taskmastera, żeby zaatakować Armor Smithem za 7. Ale ani jedno, ani drugie wyjście nie jest jakoś super opłacalne dla niego. No więc tutaj myślę, że w tej czwartej grze logopeda dosyć mocna kontrola na stole. A ja sobie tak sprawdzę, co tu się fajnego dzieje. Widzę, że wszystko gra. Znaczy sprawdzam, czy stream działa. Niestety streamowanie z 15 minutami delayu jest nieco, jakby to powiedzieć, problematyczne. No i mamy tutaj Armor Smitha 7 na 1. Bardzo agresywny Armor Smith. Przestało mu się podobać to, co widzi. No i od Woby jeszcze atak bronią. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że to już takie trochę zagranie pod tytułem no coś muszę robić w tej grze. Bomba za 4 w twarz, druga bomba za 2 w twarz, no, czyli tak powiedzmy w okolicy średniej. Ragnarosik się pojawi, strzeli za 8. No a z Ragnarosem Woba już nie ma totalnie co zrobić, więc myślę, że to będzie GG. Chyba, że jakiś epic comeback. Zakolity? Może? Kto wie? Atak bronią w przeciwnika. Dobranie Bottle Rage'u. Dobranie kolejnych kwiatów. Kto wie? Chociaż z drugiej strony... A nie, jeszcze jest Hero Power. Mankai tutaj niewiele robi. Tym samym, moi drodzy, mamy wynik 2 do 2. Całkiem wyrównany pojedynek. Całkiem wyrównany. No i ostatnim meczykiem... że ostatnią grą tego meczu będzie pojedynek Grim Patrona kontra Druid. No tutaj lekko bym faworyzował tego Patronika. Jeżeli będzie w stanie wysypać Patrony na stół, no to Druid już nie za specjalnie ma na nie odpowiedź. Póki co zerknijmy na rozdanie. Logopedy całkiem ładne. Są dwa mana gainy, jest Belcher, jest szatkownik, żeby to wykorzystać, więc tutaj logopeda myślę całkiem zadowolony. Być może ten Belcher zostanie wyrzucony, a być może nawet szatkownik. Zobaczymy. Wobo, no jest Armor Speed, Patron i Battle Rage. Troszkę tak... czegoś brakuje. No jest jeszcze Garrosh. Gromasz. Zawsze mi się myli tych dwóch ziomków. Grom z Garroshem.
ale Garrosh to bohater, a Grom to minion. Uuu, jaki top deczek piękny! O, to na pewno Wobę ucieszyło. No, tutaj nie miałby co zrobić z tą pretendentką, a w ten sposób no, pozbywa się jej bez większych problemów. Natomiast w logopedzie tak na dobrą sprawę to i tak niewiele szkodzi, bo gdybym miał tą, tą pretendentkę, to i tak nie byłby w stanie wykorzystać tego dodatkowego punktu many. Tym Wild Growth'em sobie zbuduję, czy tam powiększy mana pool do 4. I teraz myślę, że Shredderek? 3? Logopeda się zastanawia, czy nie zagrać Swipe'a w Armor Spiffa. No to byłoby trochę dziwne. Jest Shredder. No i, czy będzie tutaj kill? Myślę, że będzie. Myślę, że tutaj nie ma na co czekać z tą siekierą. I co za Shreddera? To nie jest fajna karta dla logopedy, bo w tym momencie manę, którą zyskał z Light Growth'a, straci przez tego Shreddera i tą pretendentkę, bo ona, jak ją zagrywacie, to wrzuca manę na stół i przy śmierci ją odbiera, natomiast w momencie, w którym ona nie została zagrana, tylko pojawiła się w grze, na przykład ze Shreddera, to nie dostajecie tego dodatkowego punktu many, tylko tracicie ten przy agonii. Więc to jest akurat minus troszkę z Shreddera. No ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ze Shreddera czasem wypadają kreatury, które są bardziej negatywne niż pozytywne. Nad czym Woba teraz myśli? Czy zagrać płatnerza? Why not? Może zastanawia się też nad akolitą. I czekam, czy tutaj zaatakuje. Ja osobiście bym nie atakował, żeby w kolejnej turze zrobić double attack i z Battle Rage'a dobrać dwie karty, bo w momencie, w którym zaatakowałby tą aspirantkę, to myślę, że logopeda po prostu by ją dobił w swojej turze tą aspirantką, więc bardzo, bardzo sprytnie. Pojawił się Lochydziarz. No i to jest coś, co w obie troszkę plany może popsuć, bo podejrzewam, że mimo wszystko chciał ten Battle Rage użyć w poprzedniej turze. A nie bardzo teraz moje. Ale niestabilny ghoul z akolitą bólu wydaje mi się być też całkiem fajnym zagraniem. Ciekawi mnie, czy tutaj będzie atak tymi płatnerzami w tą aspirantkę, żeby przy agonii Unstable Ghoula zginęła. Czy jednak Woba nie będzie chciał czegoś takiego robić. To jest całkiem spoko, bo w tym momencie logopeda może sobie po prostu zagrać, a czy zaatakować aspirantką w Ghoula i Hero Powerem. Zostają mu 4 many. I dogrywa do tego Shreddera. Zaatakowanie niewiele tak naprawdę zmienia, bo i tak dalej może zaatakować tą aspirantką. Dalej może zagrać Shreddera i Hero Power, ale aspirantka przynajmniej umiera. I to tak przyszłościowo troszkę lepiej wychodzi. Takie mam wrażonko. Jeszcze aby na pewno. Czy aby na pewno tak. Bo i tak te Armor Smithki przeżyją to. A, o tak. Tak jest w sumie o wiele lepiej. No tak, bo i tak Darnassus Aspirant ma teraz 2 życie, więc jeżeli zaatakuje tego Unstable Ghoula, to agonia go zabija, więc faktycznie ten drugi atak był całkowicie bez sensu. No i co teraz będzie chciał tutaj logopeda zrobić? No nie jest na pewno w najprostszej sytuacji. Być może zamiast atakować Hero Powerem, to atak Ohydziarzem w tego taunta. Striggerowanie jego agonii, dobicie jednej z kreatur przeciwnika, swipe. Swipe w akolite, żeby akolita nie dobrała zbyt wielu kart, też jak najbardziej okej. Mimo wszystko danie 3 kart z tego akolity przeciwnikowi jest bardzo bolesne. No i tutaj logopeda, zdając sobie z tego sprawę, decyduje się na zagranie swipe'a. Da to troszkę punktów armora, bo jeżeli dobrze liczę, to 8 w tym momencie plus karcioszkę. Natomiast nie da większej ilości kart. I teraz dalej Unstable Ghoul i myślę, że trajdzik tą aspirantką i stół wyczyszczony. A to jest całkiem fajne. Całkiem fajne czyszczenie stołu ze strony logopedy. No i tak na dobrą sprawę, poza tym, że Woba uzbierał sporo armoru, to ten stół nie został przez niego jakoś. Znaczy to ten stół jakoś niewiele mu dał, tak na dobrą sprawę. Bo nie ma teraz w ogóle żadnej kreatury, ma to prawda dropa, może zagrać Hero Powera. Nie decyduje się na bitewny szał, woli go na przyszłość zatrzymać, tylko kwestia jest taka, czy trzymanie tego czaru na przyszłość na pewno jest dobrym pomysłem. Czy nie lepiej go zużyć, żeby dobrać kartę, żeby mieć większy wachlarz zagrać w kolejnej turze.
Zaraz się mu przekonamy. No jest akolita bólu, ale nie ma żadnych czarów, nie ma żadnych whirlwindów, broni. I to jest problem. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten bitewny szał został teraz zagrany, bo Woba taką dobrą sprawę to nie za specjalnie ma co zrobić w tej turze. No okej, zabicie Ohidziarza Shredderem, to wydaje się jak najbardziej spoko. Hunterski ziomeczek, który raczej no niewiele tutaj zrobi. Hunterski ziomeczek, który daje możliwość strzelania z Hero Power Huntera, ale no w tym wypadku nie daje nic totalnie. Czy tutaj będzie Silence? Myślę, że tak. Plus Belcher. No i w ten sposób Logopeda przejmuje tutaj władzę nad stołem w 100%. Jego przeciwnik ma dwie kreatury, ale bardzo małe. On sam ma bardzo fajny stół. Jest Garrosh podświetlony. Gromasz? Garrosh? Gromasz? Gromasz? Jest Gromasz podświetlony, ale ten Gromasz sam w sobie też tutaj niewiele robi. No i tak jak wspominałem, no ten Battle Rage, który mógł zostać zagrany parę turów wcześniej, leży teraz na ręce bezużyteczny. A zawsze byłaby to dodatkowa karta, którą można wykorzystać. Jest jeszcze Belcher do zagrania, ale to też tak na dobrą sprawę nic nie daje. No tutaj jest przede wszystkim Woba nie ma jak się pozbyć tego Emperora, który z tury na turę robi się coraz groźniejszy. I punktów many już przeciwnikowi, znaczy Logopedzie dał tyle, że szkoda gadać. A kwestia tego, kiedy Logopeda będzie miał Lita. No ja myślę, że jeszcze troszkę do tego może minąć. Ale wbrew pozorom nie aż tak długo, jakby się mogło wydawać. No jest zabity Belcher, więc jeszcze tylko dwie kreatury na stole zostają. Innervate. No, Innervate w przypadku, kiedy Emperor stoi... trzecią? Chwilę, trzeci koniec tury? Czy czwarty? Chyba w tej turze będzie trzeci, prawda? Nie jest zbyt kluczową kartą. No i tak... Uhuhu! Panie, jakie top decki! Jest Big Game Hunter, jest odpowiednia Gromasza. Garrosh, kurde, nie wiem, czemu się to tak mieli. No i myślę, że tutaj Woba już powoli spodziewa się najgorszego. No, trudno się mu dziwić. No, są patrony. No jest skąd ten Battle Rage zagrany, nieszczęśliwy. Znaczy no, jest szczęśliwy, co się zaraz okaże, czy szczęśliwy, czy nie. Jest Emperor. No, Emperor coś tam może jeszcze podziałać. Kwestia co? To ciężko mi sobie wyobrazić, przyznam się szczerze, scenariusz, w którym Logopeda przegrywa tą grę. Musiałbym mieć naprawdę bardzo, ale to bardzo słabe drobły w kolejnych turach, a Woba musiałby dobierać karty jak na życzenie. Bo w innym wypadku... Belcher umiera za Big Game Huntera, który już swoje zrobił. Pojawia się druid szponów. Podejrzewam, że w formie agresywnej. Nie, jednak w formie defensywnej. Dalej spokojna i stabilna gra. No, jest slam. W końcu jest możliwość zabicia Emperora, ale w tym momencie podejrzewam, że Woba bardziej chce dobierać karty, nie zabijać tego Emperora. Chociaż może. Ponury klient. I strzał w niego z łomotu? Jest to jakiś pomysł na pewno. Aczkolwiek no musicie przyznać, że rzadko kiedy na turniejach widać moment, w którym Emperor 4 tury stał w grze. Jest to problematyczne. I teraz się zastanówmy, po zabiciu tego Emperora i wystawieniu swojego, Woba może jeszcze do tej gry wrócić. Są dwa Grim Patrony. No ten słaj może temu zaprzeczyć. Są dwa Grim Patrony, więc gdyby tutaj siadło, tylko co Woba musiałby dobrać? Musiałby dobrać więcej niż jedną kartę w ciągu tury, a raczej nie ma takiej możliwości. No niby Battle Rage jest, ale to i tak nie daje zbyt wiele. No teraz teraz Logopeda pozbywa się tego Emperora. No są dwa Grim Patrony, ale nawet jeżeli... Woba dobierze Battle Rage'a, to i tak nie będzie w stanie dobrać więcej niż jednej karty. Jeżeli Whirlwinda dobierze, to będzie w stanie stworzyć czterech patronów. No... To nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia na Logopedzie. Moim zdaniem. Bo jednego zabija Shredderem, drugiego rannego zabija Keeperem, trzeciego nierannego zabija Miszkiem i ewentualnie na czwartego ma Force of Nature.
Jest ragi, fragi. Czy ragi, fragi tutaj będzie dawał lethal? Może tak być. Czy nie może być tak? Nie, raczej nie. Tak strzelam w ciemno, że jeszcze nie. Chociaż zobaczmy, bo logopeda może zagrać wszystko. Tu jest 8. 8, to jest 16. Laciej nie. Ale sam Ragnaros dodaje wystarczająco dużą presję, żeby go zagrać w tym momencie. Chyba, że logopeda, tak teraz się zastanawiam, czy nie myśli o Brawlu. Znaczy w sensie, czy jego przeciwnik nie ma Brawla. Nie o Tavern Brawle. Tavern Brawl. Karczemnej bójce, która jest, jak wszyscy wiemy, super mega rozrywką. Polecam każdemu, 2 godzinki dziennie. Co tu zrobić? No i mam wrażenie, że logopeda troszkę się tego Brawla obawia i tego Ragnarosa nie chce zagrywać. No ale w końcu się na to decyduje. Leci pocisk za 8 i czy Woba będzie w stanie... Nie, nie będzie. No, myślę, że ten pirat raczej tutaj niewiele zmienia. Oczywiście może zostać zagrany, Patron, Hero Power, ale umówmy się, że wszystkie te karty są do zniszczenia przez logopedę. Jest siła natury, która... No tutaj może zabić pirata, misiek zabija patrona i jest... A, przepraszam, one off. Atak. A nie, okej, jest atak. Za 8 i 6, i to jest równe 14, plus nawet jeszcze 15 punkt obrażeń może wpaść z Hero Power. A nawet może być, chwilę, drzewko w to, Hero Power w to. No, myślę, że spokojnie tutaj logopeda znajdzie sposób na uśmiercenie przeciwnika. Bo to jest teraz 16, no to nawet 2 ponad to. No zresztą tak jak widzimy na podglądzie. Tym samym, moi drodzy, logopeda wygrywa z Woba matko. Nie lubię, jak macie ciężkie niki. Wygrywa 3-2 i awansuje do finału, gdzie spotka się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym zmierzy się Lodowy z Rozpierdolem. A ten drugi finał po krótkiej przerwie na reklamę. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie pierwszego półfinału. Zapraszam na drugi za momencik. A póki co... Commercial Black.